Cześć! Po tak długiej nieobecności w końcu się pojawiam. I ten filmik będzie taką drobną zapowiedzią tego, co się zacznie dziać u mnie na kanale, bo odrobinę się zmieni to, co kiedyś było. Chociaż nie wiem, czy odrobinę, czy bardzo, to wszystko się zaraz okaże. I bez zbędnego gadania może powiem wam, dlaczego mnie nie było. Okej, tak więc odpowiedź, dlaczego mnie nie było, jest absolutnie prosta. Bo byłam wykończona. Czy byłam wykończona prowadzeniem kanału? Nie. Czy byłam wykończona, czy jestem wykończona prowadzeniem dubla? Też nie. Czy jestem wykończona psychicznie? Może trochę. I właśnie to, że zniknęłam na chwilę z kanału, byłam dużo mniej aktywna w jakiejkolwiek twórczości, wiąże się ściśle właśnie z tym zmęczeniem, takim wyczerpaniem fizycznym, fizycznym zmęczeniem, które było pierwszym takim dzwonkiem alarmowym, że coś się dzieje z moim organizmem. I to nie będzie łatwe, żeby opowiedzieć wam o tym, ale chyba chcę opowiedzieć, plus ten odcinek ma drugą część, jak już widzicie to na dole, dobrze? Która będzie trochę pozytywniejsza, do której przejdziemy za chwilę, ale ja chcę pokrótce wam opowiedzieć, co się działo ze mną i będzie to filmik będący trochę taką informacją dla was, że trzeba dbać o siebie i trzeba się badać. Ja wiem od 2020 roku, że mam depresję i że ta depresja jest od wtedy zdiagnozowana, leczona farmakologicznie i psychoterapią. I dopiero w połowie lipca zaczęłam taką psychoterapię, która faktycznie działa i mi pasuje. I to, że ja żyłam praktycznie w ciągłym zmęczeniu, i to nawet nie psychicznym, tak jak już mówiłam, tylko fizycznym zmęczeniu, to była dla mnie normalka, że ja kładłam się spać zmęczona, wstawałam zmęczona, szłam do szkoły zmęczona, zachowywałam się jak stara babcia, co nie? Co przeszła 50 metrów i nagle było muszę usiąść. No i wiecie, i jak zaczęłam brać psychotropy, czyli leki na depresję, poczułam się lepiej, troszeczkę, i odzyskałam te siły i zaczęłam żyć tym dawnym życiem sprzed depresji do czasu. Do czasu, bo na początku tego roku okazało się, że mam guzka na tarczycy. Okazało się, że mam guzka na tarczycy i wykryli to po tym, jak się poważnie rozchorowałam i po tym, jak od połowy zeszłego roku znowu to zmęczenie wróciło, pomimo tego, że dobrano mi leki lepiej, że brałam lepsze dla mnie leki, że samopoczucie miałam dużo lepsze, miałam dużo więcej energii psychicznej, żeby wstać z łóżka, nie miałam tak dużej ilości dołów i myśli rezygnacyjnych, nie krzywdziłam siebie, to i tak czułam się zmęczona i to zmęczenie dawało mi takie poczucie właśnie rozpaczy ze względu na to, że było mi przykro, że nie miałam siły robić tego wszystkiego, na co mają siłę moi znajomi. Bo chciałam to robić. Właśnie różnica była taka, że chciałam to robić, a nie miałam na to siły fizycznie. No i na początku 2022 roku złapałam dość potężną infekcję górnego układu pokarmowego, usta i tutaj przełyk. I trafiłam do szpitala, gdzie zrobili mi rentgen klatki piersiowej i USG tarczycy i okazało się, że i w płucu, i na tarczycy mam guza. I czy to była łatwa diagnoza? Nie. Zwłaszcza, że dowiedziałam się o tym tuż przed egzaminami zimowymi i żeby się do nich nauczyć, to wymagało to ode mnie dwa razy więcej energii, żeby w ogóle cokolwiek przyswoić, przez to, że byłam taka rozwalona tą diagnozą. I nie wiedziałam, co będzie dalej tak naprawdę. A jednocześnie na kanale chciałam wam pokazywać, jaka ja jestem pozytywna i jak się trzymam dobrze, i to samo chciałam pokazywać na Instagramie i na TikToku też. No i tak sobie myślałam, że coś może być w tym kierunku właśnie związanego z guzkami i tak dalej, do
momentu, kiedy w kwietniu 2022 roku, czyli w tym roku, zaczęłam się czuć jeszcze bardziej zmęczona. Do tego stopnia, że jak zjadłam posiłek, jak wypiłam coś słodkiego, jak nie jadłam też nic, to zaczynałam zasypiać. Czułam tak ogromne zmęczenie, że dosłownie siedząc na wykładzie po zjedzeniu obiadu wcześniej, potrafiłam zasnąć na tym wykładzie. Kładłam się na ławce, na zajęciach tak się zasypiałam. A jak nie tak, no to wiecie, na korytarzu potrafiłam się położyć tak na leżąco kompletnie i zasnąć w taki sposób. Zdarzało mi się, że mdlałam. Zdarzało mi się, że upadałam i zaczynałam dostawać jakichś dziwnych drgawek. No i nie wiedziałam, co mi jest. To było o tyle trudne, że ten stan mój zdrowia rzutował na wszystko. I ja w pewnym momencie bałam się, że ja nie będę mogła zaliczyć tego roku studiów przez to, że nie będę mogła wziąć udziału w praktykach. Musiałam w tym roku wyrobić prawie 300 godzin, czyli to są okrągłe dwa miesiące ciurkiem. No. I słuchajcie, jak poszłam do tej terapeutki w połowie lipca, to ona powiedziała, żebym zrobiła prywatnie USG tarczycy i na tym USG tarczycy, które robiłam właśnie pod koniec lipca, wyszło, że ja nie mam guzka, na szczęście, tylko mam torbiele na tarczycy. Dokładniej 6 torbieli. Ta informacja też mnie wewnętrznie absolutnie zmiotła z planszy i nie wiedziałam, o co chodzi, nie wiedziałam, z czym to się wiąże i tak dalej, ale po minie lekarza wiedziałam, że jest to na pewno dużo lepsza diagnoza niż fakt, że wcześniej wykryto mi jednego guzka. I ten guzek też okazał się być torbielą, tylko został źle opisany przez tego lekarza. I jedyny problem był taki, że w przeciągu 6 miesięcy, 7, z jednej torbieli zrobiło się ich 6, czyli no dużo. Dużo jak na dziewczynę, która ma 21 lat tylko. No i tym samym też, jak poszłam do psychiatry, żeby przedłużył mi receptę i też zmieniałam psychiatrę, więc żeby poznać się z lekarzem, kiedy poszłam na pierwszą wizytę do tego lekarza, który okazał się być w ogóle bardzo kompetentnym i fajnym lekarzem, on mi zlecił zrobienie badań tarczycy, czyli TSH, FT3, FT4, jakieś tam wymazy, jakieś tam bla bla bla, ale jednocześnie powiedział mi, żebym poszła do apteki gdzieś tam obok i dostała glukometr. I na całe kolejne wykopaliska, żebym mierzyła sobie cukier. I dochodzimy do sedna sprawy, bo okazało się, że mój cukier wariuje. Że raz po całym dniu wykopalisk, kiedy nie miałam apetytu i nic nie jadłam, potrafię mieć cukier 130 lub 140, a jednocześnie w chwili, kiedy 2 godziny wcześniej jadłam obiad i mierzę sobie po 2 godzinach cukier, okazuje się, że mam ten cukier 42 na przykład. I cała się trzęsę, cała drżę, jest mi niedobrze i jestem poddenerwowana i taka postawiona w taki stan, że wiecie, jak coś mnie wkurzy, to się zaraz rzucę na tą osobę albo na nie wiem, wypadał mi długopis, a ja potrafiłam się tak wkurzyć na ten długopis, że potrafiłam go jeszcze kopnąć, a później się denerwować, że muszę po niego pójść, więc poszłam z tymi wynikami do lekarza i ogólnie przychodzę do Was z informacją, że prawdopodobnie mam cukrzycę. I jeszcze o tym nie wiem. I przychodzę do Was z tym filmikiem, żeby powiedzieć Wam, że chcę przejść z Wami tą moją drogę leczenia, bo nie wiem, co mnie czeka. Prawdopodobnie operacyjne wycięcie tych torbieli, wszelkie badania obciążeniem glukozą, badania krwi, moczu, wszystko. I jako, że Was uwielbiam i jesteście ogromną częścią mojego życia, to chciałabym Was zabrać na tą drogę ze sobą. Się wzruszyłam. Czy jest mi łatwo? Nie. Nie jest mi łatwo. Bo wiele lekarzy przez te 3-4 miesiące mówiło mi, że po prostu muszę zmienić leki psychotropowe na silniejsze. Prawdopodobnie po prostu mam stan depresyjny silniejszy i dlatego aż tak bardzo nie mam siły. A ja czułam, że to nie jest mój stan psychiczny problemem, tylko coś innego. I przychodzę tutaj do Was z filmikiem, który ma Wam powiedzieć, że słuchajcie się własnego ciała, bo Wy sami najlepiej wiecie, kiedy coś jest nie tak z Waszym ciałem i Wy sami będziecie czuć, że lekarz nie ma racji, nie?
I szukajcie tej pomocy, gdy tylko zaczynacie się źle czuć, to idźcie po pomoc. Tak jak już pisałam na Instagramie, szykuję dla Was duży odcinek związany z depresją w drużynie. Tam będę też mówić o szukaniu tej pomocy pod kątem chorób psychicznych i stanów różnych, kiepskich stanów psychicznych, które nie zawsze się zaliczają do chorób. I prawdopodobnie będę musiała się nauczyć kompletnie od nowa całego życia i funkcjonowania. A przede mną trzeci rok studiów, czyli pisanie licencjatu. I tak, to jest moja historia, dlaczego mnie nie było. To wszystko jest dla mnie trudne, bo jest kompletnie nowe, ale nie wiem, mogę wam pokazać mój glukometr na przykład. Naszego w takim pojemniczku. I proszę bardzo, wygląda w taki sposób. Tutaj mam stricte glukometr, tutaj mam pena z lancetem, w środku jest taka igła i naciągam go sobie i później robię taki strzał w palec. A tutaj mam paski do glukometru, jest ich 50. A tutaj mam saszeteczkę z różnymi innymi rzeczami, które się przydają w trakcie mierzenia sobie cukru. Jeszcze się na tym wszystkim nie znam, ale bardzo chętnie Was zabiorę na tą podróż po mojej chorobie, jeżeli Wy będziecie tego chcieli. Tak więc dawajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie razem ze mną walczyć o zdrowie i czy chcecie oglądać tą historię mojej walki tutaj na tym kanale też. A teraz, żebym jeszcze bardziej się nie poryczała, to pokażę Wam coś innego. Zdejmuję Was ze statywu i cofamy się w głąb pokoju, zaraz zapalę światło. No i za szybko wstałam. Dobra, odżyłam, stoję. Pokazuję Wam coś takiego, co jest klatką dla gryzonia. Ale kto tam będzie mieszkał, to jeszcze Wam nie powiem. Jest w tym momencie... Która jest godzina? Halo. Jest w tym momencie prawie 12, dosłownie 12 za minutę, a o godzinie 14 będę jechała do sklepu zoologicznego odebrać malucha do adopcji. Tak, adoptowałam dwa maluchy, jeszcze jakie to zobaczycie za chwilę. I chciałam Was ze sobą zabrać na tą podróż adopcyjną. Zajmowałam się już nią od połowy lipca, ale nie chciałam Wam o niej mówić, bo chciałam to zachować jako niespodziankę i nie mówiłam o niej ani na Instagramie, ani nigdzie. Tylko moi przyjaciele o tym wiedzieli. Tak więc bez zbędnego gadania lecimy. A few moments later. Okazało się, że w centrum handlowym nie wolno nagrywać. Tak więc samego w sobie vloga, kiedy jadę po moje maluszki i je odbieram z centrum handlowego, ze sklepu zoologicznego, no nie będzie, tego fragmentu nie będzie, ale dzieciaczki moje już są. Są tam. Okej, okay, tak więc przedstawiam Wam Safonę i Persefonę. To jest Safona. Safona jest myszką malutką, szarą. I jak widzicie, uwielbia jedzonko. Jest tutaj zaledwie od 4 godzin, a już zdążyła rozwalić całe jedzenie po klatce. I jest bardzo żywiołowa, bo jak coś zje, jak dobrze zje, to leci do kółka. Biega w tym kółku, po czym męczy się, idzie znowu zjeść, po czym w trakcie jedzenia zasypia w misce. Tak więc maleństwo jest bardzo żywiołowe, jest prześliczne i żeby nie uciekło, zamykamy klateczkę i lecimy do drugiego maleństwa. To jest Persefona. Persefona się do nas odwróciła, boczkiem siedzi sobie w domku, ten domek tak jest po tej stronie klatki, tak odstaje. No i Percy lubi sobie siedzieć tutaj i jest dużo spokojniejszą myszką. Przez cały czas pobytu Safi zdążyła już pobiegać w obu kółkach, bo i na dole i na górze, a Persefona zwiedziła miseczkę na dole, miseczkę na górze i weszła do domku i śpi naprzemiennie z piciem wody i z jedzeniem. Tak więc jest dużo spokojniejszą myszką. Tak więc no, zostałam mysią mamą. Co jakiś czas będę Wam update'ować, co się dzieje u moich maluszków. Dzieciaczki te były specjalnie zamówione do jednego ze sklepów zoologicznych na Wawrze.
I specjalnie dla mnie były sprowadzane, przez co też przyjechały w trochę innym pudełeczku i przyjechały tak zestresowane, biedne, że Persji już w pierwszych minutach pobytu u mnie w domu próbowała wykonać skok samobójczy, mianowicie chciała wyskoczyć z tego pudełka, w którym przyjechała, ale na szczęście uniknęliśmy katastrofy, bo mój brat pomagał mi ją wypakować. No i co, mam tylko nadzieję, że będę dobrą mamą dla myszek. No i tyle chciałam wam pokazać. Widzimy się już niedługo w filmiku o depresji, bo nie będę blurować tego słowa, nie będę udawała, że tego nie ma. Niech mi YouTube obetnie zasięgi, nie obchodzi mnie to, ale będę depresję nazywać depresją. I o tym, co się dzieje z osobami chorującymi na zaburzenia psychiczne w drużynie oraz jak z takimi osobami pracować i jak samemu sobie radzić, kiedy takie choroby są, właśnie o tym będziemy rozmawiać już niedługo. Zmęczyłam się, tak więc kończę. Moi drodzy, dziękuję, że jesteście. Trzymajcie się, dbajcie o siebie i cześć!